Miałam nadzieję, że to jest potwór do ubicia, ale jednak nie. Dobra, to Ruwiel. Chcę z tobą porozmawiać. Witaj, Geralt. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toruwiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Wspomniałaś, że się spotkaliśmy. W Dol Blatana, Dolinie Kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam Jaskrowi lutnię. Używa jej do tej pory. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później na wojnie cała ta nienawiść, zabijanie. Zrozumiałam, że nie tędy droga. Cieszę się. Ja też, Wiedźminie. Ja też. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej, ale zrozum, godność to wszystko, co nam zostało. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. No. A tak, to jest wątroba bestii, którą ja rzuciłam na ziemię. Ona tam nie leży tak o po prostu sobie, kiedy tylko to ja to wyrzuciłam skończy? Z ekwipunku. Przez chwilę byłam zdezorientowana. Ale powinnam teraz... O, elfi rzemieślnik, o ciebie mi chodziło. Ale błagam, porozmawiaj ze mną, a nie wędką się bawisz. Kedmil Vadgern. Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Ensith, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Vodianoi. Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Słuchaj się w plusk wody, szum drzew. Popatrz na zboża, które się kołyszą. Na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Pojmuję. Zrozumiesz lepiej, kiedy ją spotkasz. Szukam informacji o zbroi Kruka. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni bez przerwy, a każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności. Uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Wszyscy zachęcają Wiedźmina do zostania hieną cmentarną. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze z kolopendromorfów? Jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Rozumiem. Brakuje mi jednego. Jednego. Kiedy to się skończy? Nie wiem, za jakąś obniżoną nagrodę przyjmiesz ode mnie 3 zamiast 4? Byłoby miło. Okej, okay, nie to nie. Królu rybaku, czy jak ci tam mówią. Przyszłam pożyczyć łódź. Tylko to może być skomplikowane, bo nie pamiętam, co on tam chciał w zamian za pożyczenie łodzi. Serio, ile tych wyznawców Dagona będzie się tutaj kręciło? Ej! Ej!
Ej, ścierwojady! Tak. Taka para butów. No tak, oni mają przecież łuski, więc warto ich w takim wypadku tłuc stylem szybkim. Geralt, przestań. Przestań, proszę cię. Dziękuję. Panie rybak, gdzie pan jesteś? Chcę z panem porozmawiać. Nie ma tu. Nie ma go. Gdzie on jest? Tam! Oki... O matko, ale daleko. To się muszę nachodzić. Jak porozstawiał tutaj sieci. A. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. Cóż, interesuję się okolicą zawodowo. Jestem wiedźminem. Czy w jeziorze są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokorzów? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. Nic jednak nie chciał w zamian. Ale jest bardzo rozmowny. Swoją drogą, jeżeli można kijkiem dotknąć dna, to jezioro jakoś specjalnie głębokie nie jest. Ojej. Dużo wody. I dużo bitw i bazyliszki. Bazyliszki. Cikici godziny. Czy ja w ogóle mam wpis o bazyliszkach, czy po prostu rzuciłam się z motyką na słońce? Jest, mam. Większość trucizn odporne na głuszenie, wrażliwe na oleń przeciw ornitoreptylom, ze względu na twarde łuski przeciw bazyliszkom najskuteczniejsze są precyzyjne ciosy stylu szybkiego. No dobrze. Styl szybki. Jeszcze dwa. Serio? Nie mam miejsca. Nie mam miejsca na coś takiego. Liście wilczego aloesu. Co jeszcze mogę wywalić? Niech będzie ten nieszczęsny fosfor. No dobra. To też won. Ja sobie porozmawiam może w tej chwili z panią jeziora.
skoro na razie nie mam życia, żeby bić się z bazyliszkami. Witaj, Geralt. Wybacz, pani, ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki i Shinaz. Syrenki? Tak, syrenki. Co cię tak dziwi? Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Wodiano z Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam, porozmawiaj z kapłanem Wodianoi i człowiekiem o imieniu Julian. Kim jesteś? Panią Jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. Możemy sobie z nią porozmawiać. Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Ty nie kończ jeszcze rozmowy. Tak? Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Wodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Wodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto, twoim zdaniem, ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Dobrze. Tak? To sobie przeczytamy, co tam na pomniku jest zapisane, ale wpierw skończmy rozmawiać z nią może. Pani, ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Niech wierzę. Będzie. Odpowiadając na moje pytanie, odpowiedziałeś również na swoje. Zatem sprowadziło mnie przeznaczenie. Wbrew temu, co twierdzą prości ludzie, nie jestem panią losu. Widziałam twoją przyszłość i twoją przeszłość, ale nie wolno mi o nich mówić. Liczyłem na jakieś wskazówki. Dam ci zatem radę. Jeśli wierzysz, że twój los jest przypieczętowany, zachowaj nadzieję i pozostań sobą. Nawet jeśli nie znasz samego siebie, a nieprzeniknione siły miotają tobą jak liściem na wietrze, warto pozostać przyzwoitym człowiekiem.
Zapamiętam twoją radę, pani. Dobrze. Chciałbym jeszcze porozmawiać. Tak? Ale to była dobra rada. Niech będzie. Pani, co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Gralu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Grala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemna. Będę pamiętać. Pani, czy wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Vodianoi? Zazwyczaj czuwa przy moim ołtarzu na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd. Rozumiem. Tak? Wszyscy to powtarzają. No dobrze. Dopytajmy może o to. Pani, miałem coś dla ciebie zrobić. Tak, miałeś przynieść dary od ludzi i Vodianoi. Tak. A wskazówkę dostaniemy oczywiście przy pomniku. Wiem, gdzie są bazyliszki, to dobrze. O, tu jest miejsce kąpieli najady. Super. To w takim wypadku spróbuję się i tam dostać. I jeżeli mi się uda... A, no tak. Będę musiała w takim razie przespać się, odczekać i stłuc utopce. Zapomniałam o utopcach. Więc będziemy czekać. O, no tak, zapomniałam o talentach, które zyskałam, mordując biednego bazyliszka. Tak. W takim razie ja sobie rozwinę jednak troszeczkę styl grupowy, przyda się. I właśnie. A to co to jest? Wywołanie strachu? Nie, no niech będzie obrażenia i parowanie. Bo troszeczkę będziemy się tłuc w końcu z tymi różnymi potworami, warto by było być lepszym szermierzem. I... Złoty talent na srebrny szybki lub srebrny silny. Ha. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Za krótko odczekałam, prawda? Oczywiście, że tak. Skupiłam się na rozdaniu punktów. Serio. Nie o to mi chodziło. Wracaj na ognisko, tutaj. Siadaj na tyłku i słuchaj, co mam do powiedzenia. No. W takim wypadku możemy się zająć wreszcie tymi utopcami, tą grupą na wyspie Rybit. Prawda, Geralt? Zajmiemy się nimi w tej głębokiej po pierś wodzie. No dobra, a... Ej, ziomki, chodźcie tutaj. Hmm.
No. Teraz trzeba zabić Zephyra, który się właśnie postanowił pojawić. Ładnie z doświadczeniem. Nie sądziłam, że wyskoczy tak na mnie nagle, ni stąd, ni zowąd, tak ups. Patrzcie, co wyskoczyło z wody, Zephyr. Runa ziemi. Okej. Dwa razy truskawki. Co to jest? Sok jabłkowy? Czy jest coś, co mogę zjeść? Mogę przerobić tę białą mewę na jakiś eliksir. Chodźcie tutaj, cholery. Tu są jeszcze szczątki. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak szybko przyjdzie mi znalezienie całego Zephyra. Po prostu wyskoczył ni stąd, ni zowąd. Okej. Nie będę na to narzekać. Niech no ja jeszcze się przyjrzę, co my tutaj jeszcze nam zostało. No te zjadarki to do wiedźmy. Naszyjnik trzeba zanieść tamtej na jadzie. O Jezu, no tak. Trzy jajawy werny. Trzy chitynowe pancerze. Tfu, przepraszam, cztery, nie trzy. Ja mam trzy. Bazyliszki. Tak, tutaj jeszcze zbiorę bazyliszki, to zapamiętam. Czy tutaj nic jeszcze nie kręci się, co bym mogła ubić? I zyskać na tym interesie jakoś? Może wyciągnę miecz, żeby się troszeczkę Geralt szybciej poruszał. Za to ognisk tutaj aż gęsto. Nowy region świątynia. Okej. Geralt, spokojnie, spokojnie. Czym masz posmarowany miecz? Przeciwko trupojadom. Co tam jest? To jest chyba jeden z bazyliszków, co nie? Nie, wywerny! Mam olej na ornitoreptyle? Argentia, upiory, trupojady, olej Screenfried, insektoidy, nieznany olej. Nie mam na ornitoreptyle. Ale mam osełkę w razie czego, pył diamentowy również. Dobra, miał diamentowy się akurat przydać może w tym wypadku. Geralt, uspokój się! Usiądź tu sobie, zużyjemy ten nieszczęsny eliksir. Może uda się zrobić teoretycznie olej przeciwko ornitoreptylom. O ile oczywiście mam taki przepis. Gorzej, jeśli nie mam. O, nie mam. Taki mój pech, że nie mam. Więc trzeba będzie sobie radzić czymś innym. No okej, to akurat nie jest wielki problem. Ale dekokt refarda białego... Tak, zdecydowanie jestem za. Płatki białego mirtu... Jasne. Super. Troszeczkę zwolniło się miejsce w ekwipunku dzięki temu. I... Teraz... O, mogę kolejne dekokty robić. Mam tyle białych mew. Okej. Okay. Ektoplazma, trupi jad, kłącz archespora. Jasne. Król i królowa to strach wywołują. Bo przeciwko upiorom to wiem, że na 100% będzie mi się przydawał ten olej. To zdecydowanie. Ha! Żoninę łzy. Ha! Spróbujemy nie dać się zabić tym wywernom tam. Skoro one są tam. Teraz tak. Bestiariusz. Niech no sobie przypomnę, na co są podatne, poza oczywiście olejem na ornitoreptyle, którego nie mam. Tak, olej ze względu na twarde łuski, przeciw wywernom z tym szybki.
zyski odporności na ogłuszenie i na trucizny. W takim razie, proszę pana, panie Geralcie, prosimy posmarować, znaczy w sumie to naostrzyć miecz. Tak jest. Ulepszenie do miecza srebrnego zostało zaaplikowane. Pospieszyłam się troszeczkę z tym. Jaskółka lub zamieć lub teraz mogę zapisać grę. I teraz mogę spróbować pomordować Werny. Znak Irden. Zobaczymy. Hej, kici, kici! Kici, kici, kici! Kici, kici, kici! Chodź tu, gadzino. Ups, chyba nie zdążyłam z tym, co? Ups! O, ale wystarczyło, okej. Okay. Długo trwa rysowanie tego. Hello! Kici, kici! Paskudo! O tak. Podobał mi się ten znak, naprawdę. To było dobre. Działanie idealne. Masz, babo, placek. Czy tego nie mogę przełożyć tu? Kurde, byłoby fajnie. Ale trudno. Za to trochę kasy wpadło do kieszeni. Hehehe. To jest zlecenie na wywerny królewski. Okej, ciekawe.